11 rozdział jest rozdziałem, który mówi o Jodze. But Arjun says it's too difficult for me because the mind is like a raging hurricane. And I don't think I can control it. Arjuna powiedział, że on nie jest w stanie praktykować tego systemu Ashtanga Yogi, ponieważ jego umysł jest jak huragan i nie można go kontrolować. But Krishna says no, if you practice properly, you can control your mind. Ale Krishna powiedział, że nie, że jeżeli będziesz odpowiednio praktykował, to będziesz mógł kontrolować swój umysł. So and then at the end of the chapter, Krishna describes. I tutaj właśnie na końcu rozdziału Krishna opisuje. He says in text 45 and 46. Let's go there first. Let's skip the Sanskrit. Translation 45. And when the yogi engages himself with sincere endeavor, the yogi engażuje się w szczerym wysiłku in making further progress, i robi dalszy postęp, being washed of all contaminations, wyzwoliwszy się od wszelkich zanieczyszczeń, then ultimately, i ostatecznie, achieving perfection, otrzymuje perfekcję, after many births of practice, po wielu narodzinach praktykowania, he attains the supreme goal. On osiąga najwyższy cel. And in the next verse, Krishna speaking, he says, a yogi is greater than an ascetic. A w następnym wersecie Krishna mówi, że jogin jest wyższy niż asceta. Greater than the gyani. Większy niż gyani. Greater than the fruit of worker or the karmi. A również jest większy od tego, od karmiego, który pracuje dla owoców. Therefore, O Arjuna, dlatego, O Arjuna, in all circumstances, be a yogi. We wszelkich okolicznościach bądź joginem. Then in the last verse of this chapter, Krishna speaking again. I w ostatnim wersecie tego rozdziału Krishna mówi. He says, of all the yogis, ze wszystkich joginów, one with great faith, ten, który z wielką wiarą, who always abides in me, zawsze on przestrzega moich instrukcji, thinks of me within himself, i myśli o mnie wewnątrz siebie, and renders transcendental loving service to me, i wykonuje transcendentalną miłosną służbę dla mnie, he is the most intimately united with me in yoga. On jest najbardziej intymnie związany ze mną w jodze. And is the highest of all. I jest najwyższym ze wszystkich. That is my opinion. To jest moja opinia. So, here is Krishna's opinion that we should become devoted to him and remember him and serve him either internally and externally both. Więc powinniśmy, Krishna mówi tutaj, daje instrukcję, że powinniśmy mu być oddani zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. So Arjuna is a man of action. Więc Arjuna jest człowiekiem, który działa. He says this is not practical for me too, but then Krishna says, okay, then you can use your nature, but use it in my service by fighting. Tutaj Arjuna mówi, że nie jest to dla niego, żeby zaprzestać działania, i dlatego Krishna mówi, dobrze, wykonuj swoje obowiązki i walcz, ale rób to dla mnie. Because in the beginning Arjuna was thinking, I don't want to fight, I'll go to the forest and become an ecstatic or ascetic. Bo na początku Arjuna mówił, że chciał uniknąć tej walki, mówi, że ja udam się do lasu i tam zostanę ascetykiem. But Krishna says it's not possible because even if you go to the forest, your nature is there. Ale Krishna powiedział mu, że to jest niemożliwe, ponieważ nawet jak udasz się do lasu, to twoja natura pójdzie z tobą. You're a powerful kshatriya. Jesteś potężnym kshatriyą. People will recognize that and they'll come and take shelter of you. Ludzie to od razu cię rozpoznają i będą przychodzić do ciebie, żeby przyjąć u ciebie schronienie. So better use your nature in my service, then no sin will occur. Dlatego też lepiej używaj tej swojej natury w służbie dla mnie i wtedy nie będziesz podlegał reakcjom grzesznym. Because Arjuna was thinking, how can I fight? On the other side is my military teacher, my guru, Dronacharya, my grandfather Bhishma. You're asking me to fight them, and it's not proper. O,
Arjuna tak myślał, że po stronie przeciwnej są tacy ludzie jak Bhishma, mój dziadek, czy też jak Dronacharya, mój guru. Jak ja mogę walczyć przeciw takim osobom? So in the second chapter Krishna explained that the body may die, but the person doesn't die. He is eternal. Ale Krishna w drugim rozdziale wyjaśnia, że ciało ulega zniszczeniu, ale dusza nie umiera. Then he explains in the third chapter how you can work in such a way that you don't get any material reaction. I w trzecim rozdziale Krishna wyjaśnia, w jaki sposób mamy pracować tak, żeby nie otrzymywać żadnych materialnych reakcji. So he says you should become my devotee. In this way, if you do it for me, you won't get any reaction, good or bad. Więc on wyjaśnia, Krishna tutaj, że jeżeli będziesz wykonywał te obowiązki dla mnie, to wtedy nie będzie żadnych reakcji, ani dobrych, ani złych. There's three words. Karma means doing one's duty. Są trzy słowa. Karma znaczy wykonywanie swoich obowiązków. Vikarma means doing sinful activity. Vikarma oznacza wykonywanie grzesznych czynności. And akarma means you don't get any reaction, no material reaction. A akarma oznacza to, że nie otrzymujesz żadnych materialnych reakcji. So this is the message of Bhagavad Gita. To jest przesłanie Bhagavad Gita. That you should Brahma Bhuta Prasanatmana Sochatina Kanchati. You should come to the point of Brahman above the duality of material life. Że powinniśmy wydostać się na platformę Brahmana ponad tymi dualizmami materialnymi. Thank you. That you'll see everyone equal. I wtedy będziemy widzieć każdego na równo. Because you'll be above the duality of friend and enemy. Dlatego będziemy ponad tym dualizmem przyjaciół i wrogów. So you don't have to see Bhishma as your enemy. Or as your friend, you're just doing your duty on my order. Po prostu nie myśl o Bhishmie, że to jest twój wróg, czy to jest twój przyjaciel, tylko po prostu wykonuj swoje obowiązki tak, jak ja ci to nakazuję. Of course, that kind of philosophy can be misused. Oczywiście, ten rodzaj filozofii może być źle użyty. And we see it's being misused by the terrorists today. Widzimy dzisiaj, jak jest źle używana ta filozofia przez terrorystów. So there we have to be very careful that because in the name of religion there's a big scope for mischief. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, ponieważ w imię religii jest duży zakres złego działania. Therefore everything should be based on three authorities. Dlatego też wszystko musi być oparte na trzech autorytetach. Guru, Sadhu and Shastra. Na Guru, Sadhu i Shastra. Or scripture. So without that, then so-called religion creates havoc. A gdy tego nie ma, to tak zwana religia powoduje zamieszanie. Therefore we stress our books. Dlatego my naciskamy na czytanie naszych książek. So we can know what is pleasing to God, what is not pleasing to Him. Po to, żebyśmy wiedzieli, co zadowala Boga, a co Go nie zadowala. And Guru is also required. Guru jest również potrzebny. Because the science is very subtle. Dlatego, gdyż ta nauka jest bardzo subtelna. Like in World War I, the French and the German both had on their uniform for God and country. I tak jak w czasie pierwszej wojny światowej zarówno Niemcy, jak i Francuzi mieli ten sam napis, że Bóg i ojczyzna. Therefore, generally in the Kali Yuga, like now, we don't get involved in either party because both parties are don't know the principles of religion. Dlatego też, jeżeli dwie strony walczą, to my nie bierzemy strony żadnej z tych stron, bo teraz jest Kali Yuga i żadna z tych stron nie walczy w imię religii. So this is our job, is to become fully acquainted with the principles of religion. Więc naszym obowiązkiem jest to, żebyśmy w pełni zaznajomili się z tymi zasadami religii, which are enacted by God or given by God, które są nam dane przez Boga. Dharma tu shakshat bhagavat pranitam. The codes of religion are given by God. So it's a descending process. Więc te prawa religijne są dane przez Boga i to jest proces wstępujący.
This idea that making a law in the legislative body, these are not real principles of religion. Te takie zasady prawnicze, które są wymyślone przez ludzi, to tak naprawdę one nie są prawdziwymi zasadami religijnymi. Now they're making law in America that homosexuality is okay. Teraz w Ameryce wprowadzają takie prawo, że homoseksualizm jest w porządku. 100 years ago, people could go to prison. A 30 lat temu ludzie za to byli zamykani w więzieniu. So this is the nature of the world. Więc to jest natura świata. Everything is relative, there's no real principle. Wszystko jest relatywne i nie ma tych prawdziwych zasad. To know what is right, what is wrong. Żeby wiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Therefore God comes, he sends his servant, his messenger, his son, or his Baba, to give us some idea of what is right, what is wrong. Tutaj przychodzi na naszą ziemię albo sam Bóg, albo wysyła jakiegoś swojego przedstawiciela, wysłannika czy syna, żeby nam pokazać, co jest dobre, co jest złe. These are gurus and sadhus. I oni są naszymi guru i świętymi osobami. If we only have the book, we can misinterpret. A jeśli byśmy tylko mieli same Pisma Święte, to moglibyśmy je źle interpretować. Therefore, as it was, I don't know who said, but we both read the Bible day and night, but you read black and I read white. Jest takie powiedzenie, że my oboje czytamy Biblię dzień i noc, ale ty ją czytasz na czarno, a ja na biało. So we have to get more important than reading is hearing and having it explained to us. A więc bardziej ważne niż samo czytanie jest to, żebyśmy wysłuchali tego w sposób, który jest nam wytłumaczony w odpowiedni sposób. So that's the guru's job, when the sadhu. Więc to jest praca dla guru czy świętej osoby. But it's based on shastra. Ale to wszystko jest oparte na shastra. So with the three authorities, then we can be confident that we're going in the right direction. Jeżeli te trzy autorytety są zgodne ze sobą, to wtedy możemy mieć pewność, że podążamy w odpowiednim kierunku. Because there is another authority also. Ponieważ jest jeszcze jeden autorytet. The Lord in our heart. Że mamy Boga w naszym sercu. He's called Chaitya Guru. Się nazywa Chaitya Guru. So this is also mentioned in the 10th chapter. Tesham Sartayuktanam Bhajatam Pratipurvakam Dadami Bhuri Yogantam Yenam Amupiti Antate. Krishna says, from within, I'll guide you. I'll give you the intelligence. You can come to me. I Krishna wyjaśnia to w Bhagavad-gicie w tym wersecie, że ja przebywając w twoim sercu, ja daję ci inteligencję, która przyprowadzi cię do mnie. And in the next verse, he says, I'll remove the ignorance with the shining lamp of knowledge. W następnym wersecie mówi, że ja usunę ignorancję świetlistą lampą wiedzy. But the difficulty is that we may not be able to understand whether it's the Lord in our heart speaking or our mind. Ale problem jest w tym, że my możemy nie rozróżniać, czy to w naszym sercu podpowiada nam Pan, czy też to jest tylko nasz umysł. We say the mind is also in the heart. My mówimy, że umysł jest również w sercu. So it's generally is misguiding us. I zwykle ten umysł nas źle prowadzi. Because it's following the senses. Dlatego, ponieważ on podąża za zmysłami. That verse is there also. Ten werset też o tym mówi. 15:7. Mamai vam shochiva lokha jiva bhutak samatama. Manushashtani indriyani prakriti stkani karshati. Translation? To jest, że wszyscy są moimi cząstkami i zmagają się, przebywając w tym materialnym świecie, z sześcioma zmysłami, łącznie z umysłem. So the mind is like the sixth sense. Więc ten umysł jest jakby szósty zmysł. And the senses are pulling us. I zmysły nas popychają. So we have to be careful, we don't make or continue to use the mind as our guru. Więc my powinniśmy być bardzo ostrożni, żeby ciągle kontynuować słuchanie naszego umysłu jako guru. Therefore, we have to find out the right authority.
Dlatego też powinniśmy znaleźć prawdziwy autorytet. But we can't understand by speculating. Ale my nie możemy tego zrozumieć przez spekulowanie. This is the tendency. Taka jest tendencja. We create our own religion. My stwarzamy naszą własną religię. But it's just like if we sit here in the room here and we decide we're going to make a law for Poland. To jest tak, jakbyśmy siedzieli w tym pokoju i mówili, zadecydowali, że my stworzymy prawo dla całej Polski. We change it, we're going to be decided now, everybody should drive on the left. My decydujemy, że wszyscy powinni prowadzić samochody lewą stroną. Who will care for our law? To kto będzie zważał na nasze prawo? Law is already there. Prawo już tu jest. So law of God is already there. Więc prawo Boga jest również tutaj. We just have to get in harmony with it. My tylko powinniśmy wejść w harmonię z Nim. This is the goal. I to jest cel. Lord Jesus was also saying. I Jezus również tak mówił. Thy will be done on earth as it is in heaven. Tak powinno być na ziemi jak i w niebie. In heaven or in the spiritual world, the will of God is being done, therefore there's perfect harmony. Więc tam w niebie wszyscy działają zgodnie z prawem Boga i dlatego jest tam perfekcyjna harmonia. But here in the material world, everybody puts themselves in the center, so there's always conflict. Ale tutaj w materialnym świecie każdy siebie stawia w centrum i dlatego zawsze są konflikty. Conflict individual to individual. Konflikt osób do osób. Religion to religion. Religii do innej religii. Community to community. Społeczeństwa do innego społeczeństwa. And you see, there's no end to it. Widzimy, że nie ma to końca. You know, and right here where we're sitting there in the house, in the early 1940s, there was a whole war going on and people were being put in a concentration camp. And tak jak tutaj, na tych terenach w latach 40 była okropna wojna i ludzie byli zamykani w obozach koncentracyjnych. And don't think it won't happen again. I just came from Ukraine. There's also they're killing each other. Więc nie myślcie, że to się może nie przytrafić znowu w przyszłości. Byliśmy teraz na Ukrainie i również zabijają tam jeden drugiego. So we should become. We take impetus from this suffering condition and become serious, more serious about spiritual life. Więc my powinniśmy taki impet przyjąć z tego, że jest tutaj taka niebezpieczna sytuacja i powinniśmy właśnie rozwijać nasze duchowe życie. Then when we are very sincere, the Lord will certainly reciprocate with us. This is His promise. Jeżeli będziemy poważni w tym, to Pan na pewno się nam odwzajemni. To jest Jego obietnica. He says very clearly, I'll give you intelligence, you can come to me. Mówi bardzo jasno, że ja daję ci inteligencję, dzięki której możesz przyjść do mnie. I'll carry what you lack, I'll preserve what you have. Ja dostarczam tego, co potrzebujesz i chronię to, co posiadasz. He's ready to help us, but we are so proud we don't know how I can do on my own. I don't need it. Ale on chce to zrobić dla nas, ale my jesteśmy tak dumni, że mówimy, a my nie potrzebujemy tego. My będziemy działać na własny rachunek. This is called false ego. I to się nazywa fałszywe ego. But we have a real ego also. Ale również my mamy prawdziwe ego. The real identity is there that we're servant of God. Ta prawdziwa tożsamość nasza to jest to, że my jesteśmy sługą Boga. Okay, any comments, questions? Czy są jakieś komentarze czy pytania? I have a question. In many places in his books, Srila Prabhupada says that actually there is one religion to follow the law of God. And very hardly once I found that Prabhupada explains what is this law. So this is the question, because if you know a Christian or some Islamist, you know, he will read these books. Prabhupada says the law of God, the law of God, but what is this law? The sum and substance. Okay, dziękuję. Moje pytanie jest takie, że w wielu miejscach w książkach Śrila Prabhupada pisze, że jest jedna religia, ta religia jest przestrzeganie prawa Boga. Natomiast bardzo rzadko można znaleźć, ja znalazłem tylko jedno takie miejsce, gdzie Śrila Prabhupada od razu tłumaczy, co tym prawem Boga jest. Dlatego moje pytanie jest tutaj do Maharaja, bo jeżeli ktoś z innej religii, jakiś powiedzmy muzułmanin czy chrześcijanin, będzie czytał tą książkę,
prawo Boga, prawo Boga, prawo Boga. So the principle is, we act in such a way that God is pleased. Więc tą zasadą jest to, że powinniśmy działać w taki sposób, żeby zadowolić Boga. Just like in Bhagavad Gita, Arjuna was declining to fight, but that wasn't pleasing Krishna. Jak w Bhagavad Gita Arjuna odrzucał walkę, ale to nie było zadowalające dla Krishna. He wanted him to use his expertise in his service. He had a purpose to remove Duryodhana and install Yudhisthira. Krishna miał taki cel, żeby użyć te zdolności Arjuny po to, żeby właśnie usunąć Duryodhanę i ustanowić na tronie Yudhisthira. So this is the simple point. If we act in such a way that God is pleased, then that's perfect. If we act in such a way that God is displeased, then it's not perfect. And we suffer. Więc to jest ten punkt, że jeżeli będziemy działać w taki sposób, że Bóg jest zadowolony, to to jest perfekcja. A jeżeli będziemy działać w przeciwny sposób, to wtedy będziemy cierpieć. So people may say, oh, you think God is a person like you? Więc ludzie mogą mówić, o, czy ty myślisz, że Bóg jest taką osobą jak ty? And we say, no, he's not a perfect like, person like us, but he does have likes and dislikes. My mówimy, że nie, że Bóg nie jest taką osobą jak my, ale on ma też swoje sympatie i antypatie. Otherwise, we're more than God. Inaczej to my byśmy byli czymś większym niż Bóg. Because we see a person is very magnanimous, very charitable, very righteous. Then we admire, oh, this person is saintly. Więc jak my widzimy, że ktoś jest bardzo osobą taką dobroczynną, wspaniałomyślną, to my mówimy o nim, o, ta osoba jest święta. Very courageous, very chivalrous, then we write book history about them. Jeżeli ktoś jest bardzo silny i mężny, to piszemy książki historyczne o nim. So you think that God doesn't also have qualities? Więc czy ktoś myśli, że Bóg, który jest tak potężny, nie ma cech? No, he has qualities, but his qualities are all spiritual. Więc on ma również cechy, ale wszystkie te jego cechy są perfekcyjne i są transcendentalne, duchowe. We give the example of fire. My dajemy przykład ognia. Fire is one, but it has two energies. Light and heat. Ogień jest jeden, ale ma dwie energie. Jest światło i ciepło. So we say God is one, because nothing is outside of God. Więc my mówimy, że Bóg jest jeden i nic nie jest poza Bogiem. But within that oneness, there's different departments. Ale w tej jedności są różne departamenty. There's the material nature. Jest materialna natura. There's the living entities, the jiva soul, the small. Więc są te jivy, żywe istoty, malutkie dusze. Then there's the Vishnu tattva, or the Lord and his plenary expansions, or personal expansions. Więc również są Vishnu tattvy, to są personalne, osobiste ekspansje Najwyższego Pana. So in one sense you take everything together, it's all God. Więc jeśli wszystko to razem weźmiemy, to wszystko jest Bogiem. This floor is also God. I podłoga również. But it's like his byproduct or his external energy. Ale to jest jakby produkt uboczny, jego zewnętrzna energia. We give the example of the sun. Dajemy przykład słońca. So the sunlight we can see is nothing but sun, but it's also different than the sun. Więc my mówimy, że blask słoneczny jest również słońcem, ale jednocześnie jest różny od słońca. And a lump of coal, black and hard, this is also sun. I również kawałek węgla, czarny i twardy, to jest również słońce. Because hundreds of thousands of years ago, the trees were growing by the sun, photosynthesis, and they fell down and pressed them. Now we can come, we take that coal, and we can use the energy of the sun, we put in the fire. Tak jak bardzo dawno temu, setki tysięcy lat temu, drzewa rosły dzięki światłu słonecznemu, dzięki fotosyntezie. I później drzewa się zwaliły, zostały przykryte ziemią, powstał węgiel. My teraz go wydobywamy i po prostu wykorzystujemy jego energię, którą mu dało słońce, i on daje to ciepło i światło. It doesn't look like the sun. Węgiel nie wygląda jak słońce. But it's really nothing but the energy of the sun. Ale to nie jest nic innego jak energia słońca. So this doesn't look like God, but it's just his energy. Więc to nie wygląda jak Bóg, ale to jest jego energia. We're also God, but we're his particle.
My jesteśmy również Bogiem, ale jesteśmy tylko jego cząstkami. So the particle is not equal in all respects to the whole. Więc taka malutka cząsteczka nie jest pod każdym względem równa temu źródłu. But we can qualify to enter into the spiritual world. Ale my możemy kwalifikować się do tego, żeby wejść do duchowego świata. If we get in harmony with the will of the Lord. Jeśli będziemy w harmonii z wolą Pana. So to answer your question, you know, it's our duty to find out what is pleasing to God, what is not pleasing to God. Więc to odpowiadam na to pytanie, że to jest nasz obowiązek, co jest zadowalające dla Boga, a co jest niezadowalające. To accept everything favorable for His service and reject everything unfavorable. Żeby zaakceptować wszystko pomyślne dla pełnienia służby, a odrzucić wszystko, co jest niepomyślne. Therefore we need Guru, Sadhu, Shastra. Dlatego my potrzebujemy Guru, Sadhu, Shastra. To help us understand. Żeby nam pomogli zrozumieć. And when we're more advanced, then we can take direction directly from in the heart. A jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowani, to możemy bezpośrednio otrzymywać wskazówki z serca. We have to be careful, it's not the mind. Ale musimy być ostrożni, że to nie mówi tylko umysł. Mind is material. Umysł jest materialny. This is described in the seventh chapter. Mind, even intelligence and false ego, these are also, Krishna says, my external energy, my material energy. W siódmym rozdziale Krishna mówi, że umysł, inteligencja i fałszywe ego to są również moje energie zewnętrzne. But if we use it in the service of the Lord, then it becomes spiritualized. Ale jeżeli będziemy ich używać w służbie dla Pana, to one będą uduchowione. Srila Prabhupada used to give the example of iron and a fire. As iron is cold and hard, but if you keep it in a fire, it becomes just like fire. Srila Prabhupada dawał przykład prętla żelaznego, który wkładamy w ogień. Jeżeli będziemy go utrzymywać w tym ogniu, to ten pręt staje się ogniem. So if we keep ourselves in the service of the Krishna, we become spiritualized. Więc jeżeli będziemy utrzymywać siebie w służbie dla Kryszny, to będziemy też uduchowieni. Then the mind will be our friend. I wtedy umysł będzie naszym przyjacielem. Okay, anything else? Same question about Guru, Shastra, Sadhu. The first question, you're satisfied? Yeah, but this is continuation. Okay. Continuacja. So we have Guru, Shastra and Sadhu to be sure that we are pleasing God. But Islamic extremists, they have Quran, they have some saintly personalities, they also have some gurus, and in the name of Quran they hate Hindus, Christians, Americans. Yeah, but they have missed. And they are pleasing Allah. That's no. What the whole. Okay, mean. Okay, stop. Translate. Jeżeli chodzi o ten punkt Guru, Shastra i Sadhu i zadowolenie Boga, to ekstremiści islamscy również mają podobny system. Mają Shastra, mają Koran, mają swoich jakichś tam sufi, jakichś ajatollahów. I w imię swojego własnego zrozumienia i swojego własnego pisma nienawidzą Hindusów, nienawidzą chrześcijan, nienawidzą Amerykanów. I są przekonani, że mogą zabijać i Allah jest zadowolony. I already touched on that. I said in the name of religion there is a big scope for mischief. Ja już o tym mówiłem, że w imię religii jest wielkie pole do oszustw. But they're not really saintly people. These are those who are advising them to commit suicide, terror, blowing up suicide bombers. Więc to nie są święte osoby, które im doradzają, żeby popełniali samobójstwa, żeby byli terrorystami. In the Quran it says suicide is a sin. W Koranie jest powiedziane, że samobójstwo jest grzechem. So what are they doing? Więc co oni robią? It's a political thing. They're using their religion for political purpose. Więc to są politycy. Oni używają religii do politycznych celów. Christians have done it. I również chrześcijanie. The Hindus too. I Hindusi również. So we have to be careful not to become lose our common sense. Więc powinniśmy być bardzo ostrożni, żeby nie stracić naszego zdrowego rozsądku. Become fanatical. I żebyśmy się nie stali fanatyczni. I saw it even in Prabhupada's movement. Nawet widziałem w ruchu Prabhupada. Some devotees they were stealing and they were saying no, everything belongs to God, so we're just giving it back to Him. Więc jak coś tam baktowie
nakradli coś i mówili, o, wszystko należy do Boga, a my tylko mu z powrotem to oddajemy. We're using it in God's service, so we have a right to steal. My służymy Bogu, to mamy prawo kraść. But Prabhupada, when he heard, he was very strict. He said, ale Prabhupada, jak to usłyszał, był bardzo ścisły. That you can't do like that. Nie możecie tak robić. Okay, we'll stop here. Bhagavad Gita ki. Jai. Prabhupada ki. Jai. Vikrama Swami Maharaj ki. Jai. Mahaprasadam. Is it ready? Yes. Jai. Yeah.